Zabuza Momochi to postać, którą pierwszy raz zobaczyłem jeszcze za czasów, gdy Naruto oglądałem w telewizji. Piękne czasy, piękne czasy. Ale nie o tym. Zapraszam na 10 ciekawostek o nim. Zabuza oznacza nigdy nie tnie dwa razy, a Momochi ziemia brzoskwini. Tak jak każdego z 7 mistrzów miecza, jego nazwisko pochodzi od rodzaju produktu. W niektórych scenach z anime Zabuza nie posiada brwi. Zabuza posiadał czakrę, która wyglądała podobnie do oni, demonów występujących w japońskim folklorze. Mimo tego, że był bardzo krótko w serii, Zabuza zajmował wysokie miejsca w ankietach popularności. Potwierdza to też to, że wielu z was chciało o nim ciekawostki. Ostrzenie narzędzi było jego hobby. Nie dziwne, skoro był jednym z 7 mistrzów miecza. Był aż za ambitny. Dlaczego? Chciał walczyć z 5 Kage, a przecież nie poradził sobie z 3, no a w zasadzie 2 Geninów i Kakashiem. Zabił on ponad 100 kolegów z klasy, po czym został okrzyknięty demonem ukrytej mgły. Jego ulubionym słowem była kontrola. W 265 odcinku Naruto Shippuden Zabuza w swoich retrospekcjach przedstawia przeszłość nieprawidłową. W pierwszej ma oczy, jakby już był po Edo Tensei, w innej sam się położył obok Haku i umarł, a w rzeczywistości poprosił Kakashiego, aby ten go przy nim położył. Śmierć Zabuzy jest podobna do śmierci japońskiego mnicha, wojownika Musashibo Benkeia, który umarł na moście dźgnięty wieloma mieczami. To już na tyle o Zabuzie. Podobało się? Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie kolejne ciekawostki. Trzymajcie się, na razie, cześć!